Dziewczyna Kaja razem ze swoim chłopakiem trafiają do innego świata. Jest on cały kolorowy. Po jakimś czasie odkrywają tajemniczą, kolorową kopalnię diamentów. Będzie to niesamowita historia, dlatego musisz zobaczyć, co się stanie na końcu filmu. Laki, kurczę, wstawaj tutaj, nie wiem, co to jakiś żart tutaj zrobiłeś, gdzie my jesteśmy w ogóle? Nie wiem, to jakiś prank, że nas tutaj przeniosłeś? O co Prank? chodzi w ogóle? Jaki prank? W ogóle ja wstaję. O co chodzi? Gdzie my jesteśmy? Myślisz, że ja wiem, gdzie my jesteśmy? Dookoła mnie jakieś różowe drzewa z niebieskimi w ogóle, właśnie z jakieś różowo-niebieskie drzewa. O co chodzi? To ty może gdzieś nas przeniosłaś? Nie, ja wiem, że ty jesteś takim skrywusem, pewnie tutaj jakiś żart zrobiłeś, nas tutaj przeniosłeś, jak ja tutaj spałam i nie wiem, teraz mnie wyrabiasz. Nie, bo nie jestem aż takim trolem, no bez przesady. Ja cię, tam widzę jakieś dziwne rzeczy, jakieś, to jest jakieś jajko albo coś podobnego. Zgubiliśmy się w jakimś mieście dziwnym, znaczy w lesie, tam widzę coś, jakieś domy, zobacz Kaja, widzisz tamte domy, tam może musimy iść. No, rzeczywiście tam będziemy musieli iść, tam jest jakaś, nie wiem, wiśnia, lody, nie wiem, to jakieś dziwne się wydaje, w ogóle patrz co to jest. Kolorowa głowa Widera, która się mieni na kolorowo. O nie, ja się zaczynam coraz bardziej bać, chodźmy już stąd, chodźmy stąd. Dobra, to chodź, ja też już tutaj schodzę. Co tu jest, jakieś tęczowa w ogóle czaszka? Mam nadzieję, że tutaj jest bezpiecznie w tym świecie, tutaj nie ma jakichś potworów. Ja tak samo, musimy się rozglądać i mieć oczy dookoła głowy, bo słuchaj, nie wiadomo co tu nas czeka, nie wiadomo jakie rzeczy tutaj na nas będą właśnie, kto nas będzie atakować, a kto będzie dla nas miły. No dokładnie, masz coś w ogóle w ekwipunku, czy coś? Ja mam jedynie jedzenie, to tutaj masz, troszkę ci rzucę. Jedzenie nie bardzo wiem, mi się przyda, dziękuję. Dobry stek. Dobrze przyprawiłaś go, no. Właśnie nie wiem, skąd on się wziął tutaj. To jest jedna rzecz, jaką mam w ekwipunku, to aż dziwne. To nie wiem. Tam kogoś widzę. Tam ktoś stoi, jakiś koleś kolorowy. Słuchaj, musimy uważać, być teraz ostrożna, bo nie wiadomo, czy to jest zły człowiek, czy dobry człowiek. Ujecie, rzeczywiście, on, nie wiem, to jakoś musimy tam przejść, bo on stoi na przejściu do tych zabudowań, co tam mieliśmy iść. Ano? Dobra, słuchaj to, Kaja, może ty zaraz pójdziesz porozmawiać, może pójdziesz z nim porozmawiać i się spytać, gdzie jesteśmy w ogóle, co to za światło, że on ci coś powie. Dobra, to ja już tam podchodzę do niego, to jakby co, to ty przylecisz i mnie obronisz, dobra? Tak, jak będzie zły, to od razu wskakuję i od razu załatwię tego cwaniaka. Dobra, to już tam biegnę. To jest Steve w ogóle kolorowy. Ja cię w ogóle, jeśli wam się tutaj też podoba ten świat, zobaczcie jaki kolorowy świat. Różowy świat, różowe drzewa i w ogóle to wszystko, to napiszcie w komentarzu, bo jestem ciekawy. My z moją dziewczyną jesteśmy bardzo ciekawi, czy wam się ten świat podoba. Napiszcie w tym momencie w komentarzu ładny, czy może brzydki, no zależy od tego. Dobra, zobaczymy co nam jak Kaja sobie radzi. Halo, dzień dobry, proszę pana. Pan jest taki kolorowy, taki dziwny. Co to w ogóle jest za świat? Wie pan coś na ten temat? Może pan mi coś opowiedzieć? O, dzień dobry, młoda dziewczynko, słuchaj, nie mam na tyle czasu, żeby tutaj z tobą dyskutować, ale jest bardzo ważna sprawa. Ha. Jestem kolorowym Steve'em i zaraz ci ucieknę, dziewczynko. Słuchaj, jest ważna sprawa, ponieważ my kolorowe stworzenia chcemy przejąć cały świat. Zdobyliśmy ostatnio kolorowe diamenty, które są niepowtarzalne, z których można wytworzyć tajne przedmioty. O jacie, proszę pana, a to co pan mi tutaj daje? I gdzie pan idzie? Proszę pana, proszę tutaj nie odchodzić. Ja... To ale pan poszedł? Odszedł? Widziałeś to, Laki? On zniknął nagle. Widziałem, że zniknął. Kurczę, wystraszyłem się, cały czas się bałem, że on ci coś zrobi, że w końcu podejdzie do ciebie i na przykład cię uderzy. Ja się kryłem za drzewem, ale dobrze, ci wyszło, co? No, ale w ogóle on tak nagle zniknął, jakiś magik, to jest tak strasznie podejrzane to wszystko tutaj. Bardzo mi się to też wydaje podejrzane. W tamtym kierunku bym zmierzał, bo tam jest w ogóle coś ciekawego, a w ogóle coś dostałaś od tego kolorowego ludka? No, słuchaj, on zanim zniknął, to mi dał kilka rzeczy, tutaj ci pokażę, one są jakieś dziwne, patrz, tutaj taki kilof mi dał chociażby. Jo,
Kolorowy Kilof, co jeszcze ci dał? No, dał takie diamenty kolorowe, niespotykane. On w ogóle opowiadał o tych diamentach, że to są jakieś niesamowite, silne tutaj minerały i oni chcą przejąć świat nimi, bo one są jakieś niesamowicie silne. Jocie, chcą przejąć świat? Ty, to dobrze, że on ci dał, to teraz będziemy mieli porównanie, jakie diamenty, jakich najwięcej diamentów szukać. No, nie wiem w ogóle, o co chodzi. Tutaj jeszcze taki blok dał dziwny, podejrzany. No, nie wiem. Ten blok... Ten blok, on normalnie się mieni na kolorowo. Myślisz, że mogę go zniszczyć? No, ja myślę, że... O, Jocie, on tak wystrzelił. Wow. Przestraszyłam się, powiem ci. Nic ci się nie stało? Właśnie, by mi strzeliło to w twarz, ale dobrze, że unik zrobiłem. Dobra, to lećmy tam zobaczyć w ogóle, co to za tajemniczy świat i kto w ogóle tutaj jeszcze, kogo jeszcze spotkałem na drodze. No, tutaj może być niebezpiecznie, w ogóle, tak jak mówiłeś, te drzewa są takie niesamowite, bo ty lubisz niebieski kolor, ja lubię różowy tutaj. One są niebiesko-różowe, to idealnie dla nas, roślinki. A, w sumie racja, ale super, normalnie niesamowicie, to jest idealnie dobrany las dla nas. Ale teraz, w tym momencie, trzeba się udać tam, do jakiegoś zamku, widzę tam już chodzących ludzi, dlatego też musimy być uważni. No, tutaj mogą być niebezpieczni czy coś. Dobra, chyba nam się uda, myślę, tutaj jakoś przejść pokojowo. Słuchajcie, teraz w tym momencie kliknijcie łapeczkę w górę za te kolorowe diamenty i kolorowe rzeczy. Zobaczcie, jakie kolorowe rzeczy mamy. No i oczywiście za to, że moja dziewczyna Kaja zdobyła to wszystko od tego Steve'a kolorowego. Dlatego dobijecie 5000 łapeczek w górę, na pewno dacie radę, dlatego wbijajcie łapeczki w górę, bo to dla nas bardzo ważne. A czy tutaj już, no oczywiście, że tak, ale słuchaj, tam, patrz, już się odwróć, tam idzie jakiś, nie wiem, kolorowy człowieczek. No, nie wiem, on jest jakiś agresywny czy coś? Nie wiem, ale tu jest ich parę, jest różowy, jakiś kolorowy, oni, to są pewnie mieszkańcy tej wioski. Wow, w ogóle, jakie duże coś tutaj jest, jakiś duży budynek. No, jakieś takie, nie wiem, kolorowe drzewo? Tutaj są jakieś domki, ci ludzie chyba tutaj mieszkają. Ale proszę pana. Halo, proszę o, jakiś, pana. Nie wiem, jakiś nie chce chyba rozmawiać, nie ale wiem. O co chodzi z tymi diamentami? Mamy takie diamenty, co z nich można wytworzyć? Można takie przedmioty, słyszałem. Ej, czemu nie słucha? Się chyba. O, Jadzie, uważaj, bo coś mu jeszcze robisz. On mnie nie uważaj, słucha. O, Jadzie. On mnie nie słucha, no słuchaj, Kaja, no jak mnie słucha, to ten, ale fajne, ładne domki. Ja, wydaje mi się, że musimy gdzieś się udać do króla tego miasta. Wiesz może, gdzie on może mieć tą siedzibę swoją? Słuchaj, to są jakieś takie gigantyczne schody, to może pójdziemy do niego i dzięki temu nam pozwoli tutaj zamieszkać w tym jakimś cukierkowym mieście. Dobra, ja bym chciał, bardzo chętnie bym tutaj z tobą zamieszkał na tym świecie, bo jeszcze byśmy chodzili sobie na spacery z moimi zwierzątkami, na spacery właśnie te kolorowe te lasy, to niesamowita sprawa. Ej, to są jacyś ochroniarze. Czekaj, ale w sumie chyba nie są agresywni, tutaj nam pozwolą przejść. Jakieś mają dziwne takie zielone ubranka. Aha, dobra, widzę. Ej, tutaj nikogo nie ma, Kaja, widzisz kogoś? Tutaj nikogo nie ma, halo, rozglądnijmy się. O, Jadzie, teraz się jakoś tak nagle pojawili. O, jest. Jakaś magia. Jest wszystko takie magiczne. Jest król. Ej, słuchaj, bo ty masz ten wdzięk kobiecy, że umiesz tak naprawdę pogadać, dobrze rozmawiasz z innymi ludźmi. Może pójdziesz porozmawiać z tym królem i poprosisz go, żebyśmy mogli zamieszkać tutaj u nich w wiosce. No dobra, ja dobrze wiem, że tutaj tak czarujesz, a po prostu się wstydzisz. No wstydzę się, ja się zawsze czerwony robię, jak rozmawiam z czerwonym królem, który ma czerwone wdzianko, to za bardzo będę do niego pasować, jak będę czerwony. Masz rację, dobra, to ja tam pójdę do niego z nim porozmawiać. Dobra, to leć. Halo, proszę pana, panie królu, dzień dobry. O, dzień dobry, jestem królem tego ciasteczkowego i słodkiego świata. W czym mogę ci pomóc, dziewczynko? No proszę pana, ogólnie to my tutaj byśmy chcieli zamieszkać razem z kolegą, on jest troszkę wstydliwy, więc ja tu z panem porozmawiam. Chcielibyśmy tutaj zamieszkać w tym niesamowitym cukierkowym świecie. O, bardzo dobrze, że przychodzicie. Słuchajcie, mam ważną sprawę, ponieważ naszą wioskę chcą zaatakować w ogóle jakieś kolorowe stworzenia, którzy mają przepotężną moc, bo mają bardzo dużo kolorowych diamentów. Wy za to musicie dostać się do kopalni i zdobyć jeszcze więcej kolorowych diamentów, przyjść tutaj i pokonać tego bossa, który będzie atakować naszą wioskę. Musicie chronić nasz świat przed zagładą, a wtedy ja pomogę wam odnaleźć mieszkanie tutaj gdzieś w mojej wiosce.
Ojacie, no ja myślę, że to jest świetna propozycja. Tutaj może pan mi jakąś mapę dać, jakieś rzeczy, to ja Tak, wezmę. proszę. Weź sobie mapę ze skrzynki i lećcie tutaj po twoim prawo, pójdź, zobacz, tam jest ogólnie płytka naciskowa. Pójdźcie na tą płytkę i odzyskajcie diamenty. Dobrze, to ja panu bardzo dziękuję. My tutaj obiecujemy pomóc i w zamian tutaj będziemy mogli zamieszkać. To ja już idę, bo Leć, tutaj leć, czas leć, jest leć, bo ważny. nie ma czasu, Pa, nie ma pa. czasu, leć, leć, leć. Dobra, dobra, Jaki, co robimy? taka sytuacja, o, tutaj jakieś mają potwory przyjść i tutaj zaatakować ten świat i tutaj mamy wziąć sobie rzeczy ze skrzynek, żeby tutaj móc jakoś walczyć. Dobra, dobra, to robimy to, słuchaj, bo tutaj jeszcze musisz sobie wziąć ogólnie rzeczy, ja z tego miecza nie wziąłem, tu jeszcze spodenki sobie, znaczy te, ogólnie... Masz hełm tutaj. Hełm? Ja ci zabrałam przez przypadek. A ja mam chyba. Hełm, ja mam hełm. A to nie wiem. O, rzeczywiście ja nie mam, ale ze mnie ciapa. Ej, o, przyniosłeś... Jacie, jesteśmy... Patrz, jakieś czekoladowe góry tam są. Wow, jak tu jest pięknie! Jacie, my musimy tu zamieszkać, tu jest tak słodko, tak kolorowo, ten świat naprawdę jest stworzony ze słodyczy. O Jacie, uważaj, żebyś nie spadł, patrz jak tutaj jest wysoko. Dobra, będę uważać, na dole jest chyba jakaś restauracja, bo tam widzę siedzenia, ale tu jest pięknie. W którym domku chciałabyś zamieszkać z tych tam na dole? No słuchaj, ich jest tak tutaj dużo, że ja sama nie wiem, aż trudno tutaj podjąć decyzję tak na razie, jeszcze tak z lotu ptaka. No racja, to racja, to racja. Dobra, spieszmy się, bo król potrzebuje naszej pomocy, tak? W czym on, o to on cię prosił, wytłumacz mi w trakcie trasy naszej, jak będziemy płynąć łódką, to właśnie wytłumacz nam, wytłumacz mi o co chodzi i gdzie mamy płynąć. No, on powiedział, że mamy tutaj wodospadem na dół spłynąć, a to jest tak strasznie wysoko. Ja się trochę boję tutaj płynąć, patrz. Ja też się boję, o nie, znosi nas, znosi nas, O kurcze, dobrze, ale nic się nam nie stało. Jeszcze jeden taki wodospad. Mam nadzieję, że nic się nadal nie stanie. Dobra, teraz to się rozpędzę, ale słuchajcie, skok, skok ogólnie równa się lajk od widzów i musicie kliknąć teraz łapeczkę w górę. Lecimy, wypływamy z tej dobra. Wioski. Kaja, moja dziewczyno, trzymasz się mocno? Tak, trzymam się, aż tak mi ręce już bolą, tak się trzymam mocno tej łódki, słuchaj. Ja, dobra, wysiadajmy stąd, musimy wykonać to zadanie. O kurczę, sorry, że cię tak zostawiłem. O nie, zmoczysz swoją zbroję. O dobra, już wypłynęłam. O, a tu jest dziwna woda, jakaś zatruta, nie wiem. Zatruta? Właściwie tutaj jest. Jacie, no właśnie. Jest jakaś dziwna. Właśnie taka sucha jest pod spodem, nie wiem o co chodzi w ogóle. Też coś poczułem mi dziwnego. W którym kierunku mamy się udać, żeby pójść do tych, bo tych kolorowych diamentów, do kolorowej kopalni? No. Wziąłam mapę i według tego mamy iść w tą stronę właśnie, gdzie teraz idziemy. I tam ma być jakaś tajemnicza, stara kopalnia. I tam mamy znaleźć jakieś super, nie wiem, zbroje. Coś takiego powiedział. O ja! Naprawdę zdobędziemy? Ty, a może będziemy mogli zatrzymać później dla siebie te kolorowe zbroje? Ale by było super, co? No kurczę, ja bym sobie zostawiła je na pamiątkę. Czy coś. Patrz, tutaj jest już jakiś taki kamyczek taki, co mieliśmy wcześniej. Taki wybuchający. Jacie, to ten lśniący kamyczek. Wow, on tu został się dalej lśni. Dobra, poczekaj, ale w którym kierunku jeszcze mamy osiągnąć nasz cel? Gdzie do tej kopalni się idzie? No właśnie, mamy iść w tą stronę. Ten kamyczek, to chyba wskazuje, że dobrze tutaj idziemy. O, Jacie, ja chyba coś widzę tam. Patrz, jakieś kolorowe te. Ano? Cegły? Kolorowe cegły. I się też mienią tak na kolorowo. Wow. Ale piękne. Ty czekaj, bo chyba nikt nas teraz nie może zauważyć, że my idziemy do tej kopalni. Rozglądnij się, czy nikt nas nie obserwuje teraz. I lecimy, dobra, wbiegnijmy tutaj szybko, żeby nikt nie zobaczył, że dobra, tutaj dobra, jesteśmy. Dobra, tak szybko. Ale poczekaj. O Jacie, o nie. A to jest jakoś wysoko, a tam na dole jest chyba woda, to można skoczyć. To jest zawsze drabina, żeby później wyjść czy coś. Ale więc myślę, że jest w miarę bezpiecznie. No, jest bezpiecznie, ale jak tu jest pięknie. Ten skok naprawdę będzie najlepszym naszym skokiem w życiu całym. Dlatego co, skaczemy tym kolorowym tunelem? No to skacz pierwszy, jak będziemy bezpiecznie, to ja też skoczę. Ujacie! Wow! Dostałem się do góry, chodź, łapię cię, dawaj, dziewczyno, dobra, moja Kaja. Dobra, łap mnie, łap mnie. Spadłaś. Jacie. O, Jacie. Czy ty to jak widzisz? To jest kolor... No widzę właśnie, uważaj, ktoś o, do ciebie kurczę. Biegnie. O nie. O kurcze, o. O kurcze, on nas dobra, goni. To są te potwory, co mówili. A masz ty, pożałujesz tego. O nie, z kilofem cię kolorowym uderzyłem. Dobrze, dobrze, że ci się udało go pokonać tutaj, bo on by nam zrobił krzywdę. To jest tu niebezpiecznie chyba rzeczywiście. Tutaj naprawdę jest pięknie. Ta kopalnia jest niesamowita. Czy my moglibyśmy tutaj w tej kopalni zamieszkać, myślisz?
No, ja myślę, że jak tutaj pokonamy potwory, to się zgodzi tutaj ten król, bo to w sumie chyba też do niego należy tutaj cała ta ziemia. A patrz, jak idealnie tutaj pasują te diamenty do tych diamentów tutaj jeszcze w kamieniu. No tak, to idealnie do siebie pasuje. Czekaj, czyli mamy wykopać. O kurczę, co to było? Jakiś znowu wybuch magiczny. Magiczny wybuch, ale zobacz, ten kilof naprawdę kopie w obrębie siebie na przykład 4 bloki. Nie kopie tylko jednego bloku, tylko zobacz, wykopuje od razu 6 albo więcej. O kurczę, ja myślę, że w takim razie go weźmiemy na pamiątkę jakby, co? O, krowa, tak, weźmiemy na pamiątkę i widzę kolorową krowę. Dobra, przejdźmy się, może zobaczmy, co tutaj jest, a później będziemy zbierać te masy diamentów kolorowych. No, rzeczywiście, ale te wszystkie zwierzęta są takie niesamowite, kolorowe. Tam widziałam jeszcze kurczaka, wilka. Mam nadzieję, że tutaj nie ma jakichś niebezpiecznych jeszcze stworzeń. Ja tak samo. O nie, widzę tam jakiegoś ciemnego, tego ciemnego, co nas wcześniej atakował. Kurczę, może go jakoś byśmy zaatakowali w inny sposób. Uważaj, on chyba znowu na ciebie biegnie. O nie. Nie wiem, o co chodzi. O nie, a masz ty, pożałujesz tego, z kilofa dostaniesz. Dawaj, Kaja, dawaj, uderzaj go, dobrze. Dobra, udało się. Jest. Znowu z niego wypadają jakieś te takie diamenty, nie wiem, może to jest jego dom czy coś. Może całkiem możliwe. A nie wiem, jakiś taki agresywny jest niepotrzebnie. A to jest jakiś tron. Ty, i tron jeszcze kolorowy, ta krowa chyba usiadła na tronie i mówi, że to jest mój tron, nie podchodźcie, ale ta tajemnicza skrzynia mnie zadziwia. Może otworzymy ją? No dobrze, to otwórz ją, mam nadzieję, że nic się stanie. O nie, sama zobacz, co tutaj tylko jest, ja cię nie wierzę. Musimy szybko brać te przedmioty, my będziemy bogaci. Możemy wrócić do króla teraz i mu powiedzieć, że zdobyliśmy już tyle diamentów, że nie potrzebujemy więcej i mamy zbrojki jakie kolorowe, wow. No patrz, ja się w nią ubiorę tutaj szybko i zobaczysz, jak ona niesamowicie wygląda. Ona się tak mieni na kolorowo. Naprawdę? Patrz. Mieni się na kolorowo? Jocie, jeszcze masz taką fajną tarczę. Ja też chcę. Jocie. A ty jeszcze mam tak łuk. Mogę strzelać jakoś tak? W ogóle. Czyli to ty jesteś teraz kolorową księżniczką. O kurczę, ale patrz, te strzały są jakieś niesamowite, zobacz. Aha, ty, to jest wszystko jest to jakieś zaczarowane. Dobra, teraz czym prędzej musimy, czyli co, jak jesteśmy już uzbrojeni, to musimy tylko jeszcze dodatkowo załatwić tego bossa, tak? No myślę, że tak, bo takie dostaliśmy zadanie, że tutaj pokonać tego potwora, więc myślę, że jak pójdziemy tam pod królestwo, to on tam niedługo przyjdzie. O, dobra, w takim bądź razie lećmy, ja jeszcze tutaj zbieram ostatnie diamenty, bo tutaj ich tyle, że nie mogę się opanować. Przecież jak ja będę miał tyle diamentów, wiesz, że te diamenty są jeszcze bardziej drogocenne niż zwykłe diamenty. O jacie, to my będziemy naprawdę bogaci, jeżeli okaże się, że tutaj jest naprawdę jakiś prawdziwy świat i będziemy mogli wrócić, bo ja nie wiem, może to jest wszystko sen tylko laki. W końcu poszliśmy spać, nagle się tu pojawiliśmy, ale ja nie wiem, o co chodzi. Właśnie, może uszczypnij mnie, bo to jest jakiś sen, też mi się wydaje, że... Dobra. Że... O jacie, dobrze, to chyba jednak nie sen. Przepraszam, nie chcę cię tutaj bić. Nie, no nic się nie stało, przecież sam tego chciałem. Dobra, to jest naprawdę w ogóle wszystko podejrzane, to nie jest sen, a te kolory, te bloki, przecież takich bloków to normalnie nie można w Minecrafcie osiągnąć normalnych, tak zobaczyć, żeby ci... prawie spadłam z tej drabinki tutaj. Widziałem właśnie, ostrożna bądź, bo tutaj może coś się stać zaraz. O jacie, Lucky! Co się dzieje? Patrz, on tutaj jest, on idzie tutaj atakować królestwo. My tylko tutaj zaskoczyliśmy po drodze. O nie, ty niedobry w ogóle, bosie. Pożałujesz tego, strzelam do ciebie z łuku, dawaj Kajego z łuku. Dobra, już strzelam tam do niego, o jacie. On jest niesamowicie silny. O, on mnie tutaj spycha. Uważaj, dobra, czekaj, bądź ostrożna, uciekaj. O jacie, widziałeś, jak ten miecz mocno bije go? O ja! Właśnie zauważyłem, przecież ty mu teraz tyle życia zużyłaś, że normalnie masakra. Czekaj, teraz mnie goni! O nie, oż ty zły potworze! Co ty robisz? Broń się mieczem! Dobra, pokonamy tutaj. Myślisz, że ten miecz teraz spowoduje, że go załatwię? Zobaczymy! O jacie, ale on jest niesamowicie silny, ten miecz, coś. No, i niesamowity, że pokonał takiego wielkiego, ogromnego wielkoluda. Dobra, czyli co? Udało nam się misja! Super, dziewczyno, udało nam się! Nie, udało się nam, dzięki temu będziemy mogli tutaj zamieszkać. Dzięki temu będziemy świecie. Zamieszkamy w diamentowych, kolorowych, właśnie kolorowej, kolorowej kopalni, ale super, cieszmy się. Chodźmy, lećmy do króla, powiadomić króla o tej całej akcji. I racja.